Witam Was w lesie na Pieńku, z tej strony ShyBike. Wykonałem już około 2300-500 filmów za pomocą kamery GoPro Hero 4 Black, czyli tej w najlepszej wersji, czwórki. I około między 50 a 100 najtańszą budżetową iContex. Teraz używam GoPro Hero 6. Jest to najlepsza kamera, jakiej do tej pory używałem. Tym bardziej, że potrzebowałem gimbala, a ta kamera eliminuje u mnie taką konieczność. To znaczy, wszelkie ujęcia, które widzicie na moich zawodach, są wystarczająco płynne dzięki stabilizacji tej kamery, co oznacza, że nie muszę wydawać pieniędzy na gimbala i nie muszę go wozić ze sobą na klacie. Tym bardziej, kiedy wykonuję zdjęcia podczas zawodów, jest to dla mnie niezwykle istotne i za moment zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Najpierw pokażę Wam ogólnie bardzo szybko tę kamerę i potem przejdziemy do menu, jak go używać, jakie ma funkcje, a funkcje są bardzo ciekawe i łatwo dostępne. To mi się strasznie podoba w tej kamerze. Pytaliście, gdzie kupiłem tak tanio? Mówiłem Wam w filmie, o którym wspominałem o niej, na hiszpańskim eBayu. Nie eBayu, tylko Amazonie, przepraszam. Tam można było, może jeszcze można nadal kupić tanio. Poza tym nagrywam ten film za pomocą mojego Panasonica Lumixa i mamy tutaj jakość 4K 30 klatek na sekundę i w takiej też jakości będę Wam pokazywał kilka ujęć z kamery GoPro. Przycisk nagrywania mamy tutaj albo robienia zdjęć i przycisk włączania i wyłączania mamy tutaj. Poza tym mamy dwie klapki. Cała kamera już jest wodoodporna, tak jak ją widzicie, bez żadnych dodatkowych pudełeczek. Otwieranie wymaga trochę siły i zręczności, ponieważ właśnie te klapeczki muszą być wodoodporne. Tutaj w środku na dole mamy baterię i tu widzicie też już wsuniętą, schowaną kartę pamięci. Tak to wygląda. Kiedy zamykacie kamerę, róbcie to powoli i upewnijcie się, że ten przycisk wypstryknął się z powrotem i kliknął. W taki właśnie sposób, tylko wtedy kamera jest wodoodporna. Drugie drzwiczki to dwa wejścia, tutaj będziemy mieli HDMI oraz do ładowania, na przykład ładowania czy przenoszenia danych, będzie USB typu C właśnie. Do końca trzeba otworzyć, przesunąć i otworzyć. I to są te nasze dwa porty. Bardzo często, kiedy otwieram albo jedne, albo drugie drzwiczki, jednocześnie naciskam przycisk mocy. To jest taka mała niedogodność tej kamery, ale jest. Włączam kamerę. I tutaj mamy ekran, który nam bardzo ułatwia życie. Możemy przesuwać z góry. Możemy przesuwać, no właśnie, chyba jak jeszcze raz przesunę, o, to znika. Możemy przesuwać z prawej do lewej. Z góry na przykład wrócimy do głównego ekranu i z lewej do prawej. Zaczynamy od lewej do prawej. Tutaj są media, czyli wszystkie nasze nagrane pliki. Możemy je obejrzeć, możemy zobaczyć, jak nam coś wyszło. Możemy wybrać sobie te, które chcemy usunąć, czyli wybieram i wciskam kosz, albo najpierw wciskam kosz, a potem zaznaczam, które chcę usunąć. Ale z tego poziomu nie da się sformatować karty. Kartę formatujemy w ustawieniach. To warto wiedzieć. Więc tutaj wszystkie pliki mamy i tutaj je albo oglądamy, albo pojedynczo usuwamy sobie. Poza tym na dole mamy bardzo pomocne przyciski. Przycisk z lewej strony to ustawienie główne, to znaczy w jakim trybie będzie kamera nasza działała. Czy w trybie kamery nagrywania wideo, czy w trybie robienia zdjęć, czyli aparatu, czy też w trybie timelapse. I tutaj mamy timelapse wideo, timelapse foto i nocny timelapse foto. Ja pracuję niemalże jedynie w trybie wideo i moja kamera też w takim trybie od razu się uruchamia. RES to jest resolution. Tutaj wybieramy, w jakiej jakości można nagrywać. I uwaga, w 4K nawet możemy nagrywać. Tak już nagrywają teraz telefony. Ale w 4K możemy nawet wybrać 60 klatek na sekundę. Więc to jest coś pięknego. Ja będę nagrywał ten film 30, bo tylko tyle zrobi mój aparat, więc w takiej rozdzielczości nagrywamy. Więc ten drugi przycisk to rozdzielczość, trzeci przycisk ilość klatek na sekundę. Im większa ilość klatek na sekundę, tym płynniej będzie się poruszał nam obraz.
I tutaj mamy Field of View. W przypadku 4K mamy szeroki i Super View, czyli super szeroki. W niższych rozdzielczościach będzie super szeroki, szeroki i linearny, czyli taki, który nie będzie nam za bardzo, bądź też w ogóle nie będzie zniekształcał tego, co filmujemy. Ja najczęściej używam Super View, tak żeby wszystko było widać, co chcę ująć na moim, z mojego kokpitu rowerowego. I teraz, kiedy przesuwam z prawej do lewej, mamy ustawienia. Podstawowe ustawienia będzie tutaj jasność, ISO czy tam ISO, nawet nie wiem, jak to się powinno wymawiać. Ustawienia automatyczne działają bardzo dobrze w tej kamerze. Balans bieli także. Możemy też wybrać ostrość, czy ma być wysoka, średnia czy niska, i od razu na ekranie widzimy, jaki będzie tego efekt. Jeżeli chodzi o kolor, to także możemy wybrać kolory naturalne, czyli prawdziwe, oraz kolory GoPro, czyli poprawione przez program GoPro. I tu mamy jeszcze tak zwaną opcję RAW Audio Track, czyli możemy dodatkowo oprócz pliku wideo nagrywać osobny plik audio, dzięki czemu będziemy mogli na przykład poddać nasz głos czy dźwięki jeszcze osobnej obróbce. Przechodzimy dalej, wideo stabilizacja, i to jest bardzo istotne. Możemy ją po prostu wyłączyć albo włączyć, i teraz pokażę Wam, jak to wygląda na włączone i wyłączone, kiedy po prostu idziemy z kamerą. Stabilizacja włączona, słyszycie mnie teraz z mikrofonu kamery GoPro. I mamy 4K, oczywiście 30 klatek na sekundę. Przesuwam sobie kamerę, załóżmy, że jesteście gdzieś nad morzem albo w górach i coś sobie pokazujecie. Mamy stabilizację włączoną, chodzimy sobie. Chcecie, o, gdzieś się można potknąć. No, u mnie na rowerze, na zawodach to widać najlepiej, jak to wygląda. W każdym razie obraz jest płynny i ta stabilizacja nie jest agresywna. Więc w zasadzie nie widać, ona sobie działa w tle. I to mi się w tej kamerze bardzo, bardzo podoba. A teraz, o, przyjdziemy się kawałek. Teraz przełączam na tę samą jakość, ale bez stabilizacji. I mamy 4K, 30 klatek na sekundę, bez stabilizacji. I w żaden sposób nie staram się tutaj bardziej trząść. O, mój palec widać. Super View kamerą. To, o czym warto wiedzieć, to fakt, iż kiedy mamy włączoną stabilizację, obraz będzie nieco wycięty, prawda? Bo kamera musi sobie wyciąć programowo, wycina sobie trochę, zawęża nam to nasze field of view, tak żeby nam ustabilizować obraz. Ale wciąż, jeżeli wycinamy z super view, czyli z tego szerokiego, zobaczcie, szeroki oznacza, że drzewo z bliska będzie wyglądało tak, czyli mocno wygięte. Mamy efekt oka rybiego. Ale tak to działa, no jest to piękne. Jest to piękne, ja jeżdżę na Super View, tak najczęściej filmuję. I wracamy do ustawień, wideo stabilizacja, włączę sobie ją od razu. Tutaj mamy opcję automatycznego dopasowywania ustawień do niższego natężenia światła. Kamera będzie nagrywała nam mniejszą liczbę klatek na sekundę wtedy, kiedy mamy gorsze światło, czyli obraz może się zdać nieco mniej płynny, ale będzie każda klatka lepiej naświetlona. W przypadku 4K, jak widać, jest ta opcja nieaktywna. Nie wiem, jak jest w przypadku 2.7K, to jest tak, ale Full HD będzie. I teraz manualna kontrola dźwiękiem. Pokażę Wam, o co chodzi. Możemy ustawić sobie nasz mikrofon tak, żeby działał w trybie stereo, albo tak, żeby działał w trybie mono, który będzie lepszy, kiedy nagrywamy w wietrze, poruszamy się i wiatr przez nasz mikrofon przelatuje sobie. W trybie automatycznym, czyli manual, musimy mieć wyłączony. Ten przycisk będzie taki, o, szarawy. Wtedy kamera sama sobie wybiera, jak ma działać mikrofon. I to też w takim trybie mam ustawione. Działa to nieźle. Przesuwam w dół i jesteśmy tutaj z powrotem. Czyli media mamy po lewej, główne przyciski, które dają nam dostęp do wszystkich funkcji, które potrzebujemy mieć pod ręką, są. I teraz przesuwamy z góry. Tutaj włączamy sobie komendy głosowe, bądź je wyłączamy. Tutaj podłączamy się do urządzeń, ustalamy hasła i tak dalej. Bardzo proste. Jeszcze raz. W preferencjach
Możemy zobaczyć główne cechy kamery, czyli właśnie jak się posługiwać tą kamerą. Tutaj widzimy, jaką mamy wersję oprogramowania. Tutaj możemy dokonać aktualizacji. Dalej czas, data, format daty. Możemy, kiedy mamy komendy włączone, możemy włączać także kamerę poprzez komendę. Tutaj mamy listę komend, ale ich jest więcej, bo istnieją też komendy, których możemy używać podczas nagrywania. Na przykład it was, that was sick, czy coś takiego. I wtedy nam kamera tak zwane highlights zaznacza na naszym filmie, które potem podczas obrabiania w programie GoPro będziemy widzieć. Czyli łatwiej odnajdziemy te momenty, w których wykonaliśmy salto na nartach na przykład. Tutaj ustawiamy głośność pipczenia tak zwanego. Tutaj z kolei wybieramy sobie, czy podczas nagrywania ma się świecić tylna lampka LED i przednia lampka LED, czy też żadna, czy też tylko przednia. I tutaj mamy opcję Quick Capture, która oznacza, że kiedy mamy wyłączoną kamerę, ta opcja jest włączona, samo naciśnięcie przycisku nagrywania włącza kamerę i od razu włącza nagrywanie. Ponowne naciśnięcie przycisku zatrzymuje nagrywanie i wyłącza kamerę. Należy tylko pamiętać o tym, że kiedy mamy kamerę w jakimś ustawieniu, na przykład kamerę mam na szelkach do góry nogami i włączam od razu przycisk nagrywania, to kamera nagra mi do góry nogami, jeżeli nie mam ustawionego nagrywania do góry nogami. Zaraz Wam jeszcze wyjaśnię, o co chodzi dokładniej, bo już zaraz tutaj będziemy mieli... A tutaj w jakim trybie ma się uruchamiać kamera, czyli w moim przypadku nagrywanie, kiedy włączam przycisk power, włącza się kamera, od razu jest gotowa do nagrywania. Możecie ustawić sobie tryb aparatu bądź też timelapse. Kamera wyłącza się automatycznie po 15 minutach, tu jest ustawione. Ten wyświetlacz wyłączy się po minucie, kiedy jest nieużywany dla zaoszczędzenia energii. Tutaj mamy jego jasność i to jest właśnie autorotacja. Kiedy jest to włączone na auto, to znaczy, że kamera wie, w jakim jest kiedy położeniu. I nie chodzi tylko o to, że same napisy, samo menu nam się teraz przewraca, tak żeby było cały czas w dobrym kierunku, ale też nie będzie kamera nagrywała do góry nogami, bo jest w systemie auto, w trybie auto. Kiedy mam też włączony tryb Quick Capture, czyli kamera jest wyłączona, i włączam nagrywanie i jest kamera w trybie auto, a jest do góry nogami, ona nie zdąży z tego trybu auto skorzystać, nagra mi do góry nogami. Więc jeżeli chcę korzystać z Quick Capture i kamerę używam do góry nogami, wyłączam autorotację i ustawiam od razu, czy kamera jest down, czy up. Teraz jest up, a down to znaczy, że jest do góry nogami. I wtedy w tym trybie Quick Capture będzie to działało. Poza tym tutaj mamy włączenie GPS, wybór języka, formatu i to, nie wiem co to jest. To są jakieś informacje, nie wiem o czym. Czy o kamerze, czy to są jakieś certyfikaty bezpieczeństwa, tego nie wiem. I tu jeszcze są trzy opcje wyjścia HDMI, czy monitor, czy media, czy live. I dokładnie nie wiem o co chodzi. Myślę, że live będzie nam monitor wyświetlał to, co kamera widzi. Media, będziemy widzieć nasze media na monitorze, a monitor właśnie to, nie wiem, displays live view and on-screen camera info on larger screen. Czy te informacje będzie wyświetlała? Tego akurat nie wiem, jeżeli już to sprawdzaliście, to dajcie znać. I uwaga, formatowanie karty SD jest właśnie w preferencjach, czyli w ustawieniach, a nie tam w mediach. Poza tym możemy wrócić do ustawień takich podstawowych kamery i do ustawień fabrycznych. Tak to wygląda. Kamera defaults, tak jest, wraca do ustawień takich wyjściowych z wyjątkiem daty, czasu, nazwy kamery, hasła, języka i formatu wideo, a w przypadku factory reset wszystko zostanie zresetowane. Tak to wygląda. Kamera działa świetnie, będzie nadal mocno testowana. Jeżeli macie jakieś pytania, spróbuję na nie odpowiedzieć. Jeżeli coś więcej ciekawego na temat tej kamery wiecie, to również dajcie znać. Do zobaczenia. Cześć.